Adaś, tysiące chwilę na ławę, na ławeczce, odpocznij. No. Poczekam na autobus. Poczekasz na autobus. Czekaj, zrobię ci zdjęcie. I wieziesz chleby za sobą. 400. Tak się nie samochód. Całą drogę zajął. Adam, skocz do spożywczaka po orężadę. Zamknięty, drut wisi. O kurczę, spóźniliśmy się. Teraz pan tylko opony naprawia, bo leżała opona. Sklepik z roślinami. Restauracyjki. Do sklepu to my w ogóle musimy w lewo tam pójść. No to pójdziemy. Roślinność na Dominikanie dosłownie powala z nóg. Setki tysiące palm, magicznych drzew, które wielu osobom kojarzą się z luksusem, relaksem i rajem. Dominikana to dom dla 26 typów palm plus 19 importowanych. Najpopularniej występują palmy kokosowe, royal palm, canna palm, manila, guano. Liczne są też tutaj drzewa mahoniowe i baobab. Ogólnie Dominikana to niebo dla osób uwielbiających owoce. Właściwie przez cały rok można tu się rozkoszować świeżo zerwanym mango, ananasem, marakują, kilkoma rodzajami bananów, zielonymi i białymi kokosami, papają, guago, awokado, guabana, arbuzami i melonami. Sok z nich dosłownie ocieka po łokciach, co będziecie mieli okazję sami zobaczyć w kolejnych vlogach, więc już was a tutaj ma nie, malute, nie, bananiki. Gdzie? 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 Sylwester 2022 na Dominikanie. Dojście nocą jest dość skomplikowane, bo nie ma tu pobocza. Samochody jeżdżą. A samochody jeżdżą jak wariaty. To my tak mrugamy tak naprawdę. Ale tu jechała policja, tak? Czyli policja... Czuwa. Czuwa. O, tu już impreza. Restauracja na razie jest jeszcze... Przygotowywuje się, ale stoliki są odszczelone, także tak, to będzie na pewno full, bo tam też mówi 8.30. Tak naprawdę już my mieliśmy zaproszenie na jedną imprezkę. Dokładnie, ale ty, my nawet nie mamy szampana, ale ze wieśniaki. Gdzie teraz kupisz szampana? Sklepy nie będą czynne? Co? Nie będą czynne? Nie myślę, zobaczymy. Zaraz grzewko przed imprezą. Już ciuchy są prane. No mówiłam, że dziewczyny prostują włosy, mówiłam. Wygląda jakby to miasto na chwilę wymarło, jak na warunki Las Terrenas. Ale my myślimy, że to jest cisza przed burzą. Ale nie widzieliśmy jeszcze go nocą, nie? Sklepy z... A ty tylko goła baba, a na przykład, a tu jest piękny Indianin. A ty tylko tam widziałeś gołą babę, ale... I co, taka ci się podoba? No nie. Co? Trochę oczy ma wyłupiaste, jak na mój gust. Zastanawiamy się, gdzie jest impreza. A wszyscy się po prostu tutaj przenieśli. Ej! Gdzie jest impreza? Patrz, patrz na to. Gdzie jest impreza? Co? O, chyba ma czkawkę. Pijacką. Jadła się czegoś. Zapytamy, czekaj, tu jest jeden, widać, że tu jest... Tu jest szef. Szef tam stoi. Tu jest szef, zobacz. Ej. One śpią. Żeby to wszystko miało inny wymiar,
podkreślam, że jesteśmy w samym centrum miasta. One śpią na stojąco, myślisz, że śpią? Zobacz, tamta, o tamta, przy na drzewie co stoi. Gdzie? O ta na drzewie co stoi, o tam. Ona śpi. Śpi tam? No pewnie. Ale jaja. Ej, dziewczyny, jest nowy rok, come on. Nowy rok? Ludzie. Znaczy nie ludzie. Ale są fantastyczne. Tak, ta jest na... Śpi na stojąco. Nie przeszkadzają jej motory. Nie. No i tak. Centrum miasta, proszę bardzo. Mówiłam Adamowi, to jest strój na Sylwestra, to nie. Specjalnie nie brałem, ale zamknięty. Ewentualnie można było skoczyć w coś takiego. To nie. To nie. I on mi ten dala. No bo to chyba nie to. O, ta kolia pewnie jest. Nie, nie wierzę. No freaking way. Beach Club, czyli jakaś impreza na plaży. Całkiem fajnie to wygląda. Oczywiście my nie mamy żadnej rezerwacji ani nic, że tak powiem, zobaczymy. Co się wydarzy. Co się wydarzy. Ale wygląda to pięknie. Która jest godzinka dopiero? Jeszcze nie ma 8. 7:20. O! Elegancja! Ja się tu widzę później, jak mnie Adam zaprosi. No, a ja cię tak zapraszam. Ja cię też zapraszam chętnie. Odnajdziemy miejsce. Jeszcze nie wiemy, o co tu chodzi, ale albo łapie się tutaj jakieś kraby, albo ryby, albo... Ej, dlaczego nic nie widać? Albo bursztyny, albo... We have no idea, o co chodzi. No. Co tu chodzi? O! Tu można coś kupić? Co tu chodzi? Ja, wow! Que es eso, amigos? Que es? Sí, mira, señor. Pescados? Anguilla. Oh, ok. No. Ja myślę, że bursztyny. Ja myślę, że to chodzi o bursztyny. O, poczekaj. O! Ok. Por... Eso, comida or what? For fish? Hey. Oh. Wow. No dobra, dobra. W tym momencie umiejętnie udawałam, że wiem, o co chodzi. A dopiero za kilka dni dowiedzieliśmy się, co ta fascynująca łapanka tak naprawdę oznacza. Teraz oświecona? Bardzo chętnie Wam o tym opowiem. Po tym, jak w roku 2000 europejska populacja węgorza spadła aż o 95%, Unia Europejska zakazała handlu na rybkiem węgorza i węgorzami. Ryba ta jest niezwykle bogata w zdrowe tłuszcze omega-3, magnez, potas, selen, cynk, żelazo. Jest to prawdziwy przysmak, zwłaszcza na rynku azjatyckim. Koneserzy tej ryby, głównie z Japonii, bo to właśnie tam wysyłane jest aż 70% tego stworzonka, słuchajcie, oni są gotowi zapłacić naprawdę spore pieniądze za dostarczenie im na rybku węgorza. A chętnych do prowadzenia tego biznesu oczywiście nie brakuje.
Karaiby to obecnie główny eksporter tych małych, przeźroczystych wężyków. W konsekwencji karaibski gatunek węgorza jest już zagrożony. Jego populacja zmniejszyła się aż o połowę przez ostatnie 36 lat. Ostatnie miesiące roku to idealny czas na połów na rybku węgorza. O zmroku dziwnie wyglądający motocykliści z zielonymi, ręcznie zrobionymi siatkami na plecach dosłownie oblegają linię brzegową Las Terrenas. Jak widać, nawet kusząca propozycja imprezki sylwestrowej nie odciąga ich od chęci zarobienia całkiem niezłej kasy. Na plaży za każdy gram, czyli około 7 narybków, płaci się gotówką. 1 kg, jakieś 2 funty, może kosztować nawet 250 tysięcy dominikańskich pesos, czyli uwaga, około 4,5 tysiąca dolarów. Ale uwaga, zanim narybek zostanie wysłany, już nabiera w cenie aż do 8 tysięcy dolarów amerykańskich za kilogram. Kiedy dotrze do Japonii, trzeba za niego zapłacić jeszcze więcej, od 12 do 35 tysięcy dolarów i więcej. Od zmroku do wschodu słońca. Rybacy stoją w płytkiej wodzie, kompletnie przemoczeni, non-stop oblewani słoną wodą. Z wody wyglądają jak małe latarnie morskie, mrugające do statków. Z brzegu widać, że to latarki przyczepione do ich głów mrugają i oświecają im ewentualną zdobycz. Na plaży nie widać żadnych znaków z kupna rybku, ani nic w tym stylu, ale każdy wie, co, jak i komu sprzedać. Po zakończonej akcji połów, około 6 rano, wszystko się kończy. Do następnego dnia oczywiście. Tylko licencjonowani właściciele tzw. skupów wiedzą, dokąd wędrują narybki po opuszczeniu plaży. Przewożone są one do tajnych magazynów, gdzie są strzeżone, następnie ważone, pakowane w worki z wodą i tlenem i przechowywane w schłodzonych pojemnikach. Gotowe do podróży za granicę. Aż 79% narybku z Dominikany trafia do Kanady, jakieś 20% do Hongkongu, 1% do USA, ale ich ostatecznym celem jest, jak już wspomniałam, Japonia. Nikt tego publicznie nie mówi, ale jest to ogólnie znany sekret. U szczytku tak dochodowego biznesu karty rozdają bardzo wpływowi gracze. Czyli jakaś zanęta na rybę wygląda jak przeźroczysty mały wężyk. I cholera, ale jaja. Ale cyrk, co? Ale co to jest? A jaka jest zanęta? SOS para pescados? Si. O, okej. Okay. Para mañana? Si. O. Wow. To są te siatki, które są używane do wyławiania tych małych stworków. Każdy z panów ma latareczkę na głowie. No i tego już nie widać, bo jest ciemna noc i w życiu bym nie pomyślała, że takie coś się dzieje w Nowy Rok, ale wychodzi na to, że to się dzieje, ale ich widać. Tak, to się dzieje codziennie. Tak, no dokładnie, jutro ma być ryba, czy to jest Nowy Rok, czy nie. Ci odpoczywają, a tam jest następna zmiana w wodzie. Hola. Ale cyrk. Nasuwa mi się na myśl coś takiego. Zawsze patrząc na rybaków, którzy łowią o wczesnych rannych godzinach, właśnie na Dominikanie, i potem gdzieś tam spływają o godzinie 9-10 i kładą się spać, myślałam sobie, kurczę, oni to mają życie. Jak to szybko wszystko funkcjonuje, potem cały dzień leżą, nic nie robią, a zobaczcie, jak czasami może być inna rzeczywistość. Zakładają, że to są te same osoby, które później łowią, bo może to nie są te same osoby, nie wiem. A mimo wszystko, no naprawdę jest to, nawet bym do głowy nie przyszło, że taki zawód istnieje. Thank you.
Adam mnie zaprosił na Sylwestra, ale nie wziął kasy. Bo ja biedny jestem. Czasy studenckie. Studenckie, a co studiujesz, przepraszam? Życie. Cały czas studiuję życie. To nie jest, są proste studia, wiesz? Mówiłeś, że masz dinero. Poquito dinero, mucho trabajo. Cośmy się źle zrozumieli. Ja myślałam, że mucho dinero, poquito trabajo? Yeah, że ty masz mucho dinero i ja będę musiała... Poquito trabajo. Boże, i dlatego trzeba się dokładnie nauczyć nowego języka. No właśnie, czasami się robi mistakes. On powiedział po hiszpańsku, ten ciul mi świeci w oczy. Tak? No. Pan nas żartuję. Adam, zabierasz mnie do moskito? O tak, to nie chcę być tam na komary. Adam, na komary, I'm sorry. Na komary. Z drineczkami. Kota w barze. O, mynnym jest. I to, żeby było jasno, w całkiem wypasionym barze. Ale jaja. Jak za chwilę tu wejdzie koń i świnia, to też już mnie to nie zdziwi, bo już mnie tutaj nic nie zdziwi. Ja muszę sklecić... Patrz na psa. Dokładnie, on chce mieć tutaj. On chce mieć Sylwestra i prosi, a ona siedzi. No i on mówi, proszę cię, no proszę. Jest Sylwester. Chociaż chwileczkę. Cały dzień dzisiaj za tobą biegałem. A ona nic. Ale. Jest nowy rok. Come on, zobacz co robi. Zobacz co on robi. To są jaja. To są po prostu jaja. To jest troszeczkę excited, co? On? Ona nie. Sorry gościu, dzisiaj nic nie będzie. To jest oczywiste. Chociażbyś tutaj wykop sobie dołek i odbij. Nic nie będzie. Nie? Odbij. Patrz jak ją trąca. Bujaj się, Adaś. Nie ma, jak nie ma imprezy, ty, ale nie to machaj my tym sobie... aparatem, masz tak, to on musi być steady, ty masz no to... gyroskop. Bujaj się, panie, mów. Jak nie ma imprezy, to my sobie list nam da. Stworzymy, dokładnie. Proszę, pustki. Niby się ludzie gdzieś wybierają, ale tak naprawdę nigdzie ich nie ma. Nie, oni są wszyscy, zaraz zobaczycie, w wiosce wszyscy tam, to są takie biby. A my myślimy właśnie, że wszystko dzieje się tam, skąd my pochodzimy teraz. Tak, dokładnie. I my będziemy tam gwiazdami dzisiaj. No tak, no to zobaczcie. Bo mamy fajne buty.
Dzisiaj mamy fajne buczki na sobie. To idziemy. Idziemy. See you later, alligator. Happy New Year, Feliz Navidad. Patrz, nikomu się...